Jesteśmy w szczerym polu, dosłownie rzecz ujmując. I tak naprawdę nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że w tym oto szczerym polu, we wsi, liczącej około 800 mieszkańców, nie ciecza, jak już wiecie, no, w okolicy tego pola znajduje się taki oto obiekt piłkarski, który gości drużynę grającą w Fortuna Pierwsza Liga. I dzisiaj co nieco Wam opowiem o tym klubie i zobaczymy sobie, jak przebiegał ich meczyk z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Zapraszam. Na tym boisku drużyna gra od 1946-1947 roku. Trochę inna data jest na stadionie, inną znalazłem w internecie. To znaczy w tym miejscu, no, w 1947 nie było takiego obiektu. Ten obiekt został zmodernizowany do tego stanu w momencie, kiedy drużyna awansowała do ekstraklasy. Jak wiecie, 3 sezony tam rozgrywała, to jest pierwszy po spadku, gdzie grają teraz Fortuna pierwszej lidze. I wtedy właśnie zmodernizowano stadion, 4666 miejsc, ale powiem Wam szczerze, wcale nie jest to zrobione tak, żeby tylko było, bo naprawdę bardzo fajna strefa VIP, bardzo dobre, jeżeli chodzi o parkingi, tutaj usytuowanie, zresztą trochę miejsca wolnego przestrzeni jest dookoła, także naprawdę zobaczycie, jak wieczorem ten obiekcik wygląda i jakie robi wrażenie. I myślę, że no w zupełności te 4660 miejsc spełnia zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o kibiców, którzy tutaj mogą przychodzić. Wiadomo, nie jest to wielki klub, więc na ogromny ośrodek szkoleniowy i do treningów nie można było liczyć. No ale takie coś zawsze się przyda. Ja no żartuję oczywiście. Tutaj z tej strony, za moimi plecami, boiska treningowe. Zobaczcie, jeden obiekt, drugi, trzeci. Niektóre z tych obiektów oczywiście z trybunami. Więc naprawdę, biorąc pod uwagę to, że w tej wsi mieszka 800 osób, takie obiekty jeszcze z tym stadionem robią wrażenie. Jeszcze tam też w oddali widać kawiarenkę i sklep klubowy, bo można sobie kupić koszulkę, czapkę, czy nawet słonika, więc naprawdę nie tylko na firmie, która jest głównym sponsorem klubu, zyskuje cała okolica, ale właśnie też na tym, że ten klub tutaj jest i też zatrudnia ludzi i też przyczynia się do rozwoju całego regionu. Po zmroku obiekt prezentuje się naprawdę bardzo przyjemnie. Są kolorowe światła, kolorowo oświetlona fasada tego stadionu. Także powiem szczerze, no takie dodatki, detale, które naprawdę urozmaicają ten widok. I trzeba przyznać, że jak się jedzie tutaj na obiekt, to już z daleka widać światła, już z daleka widać, że coś tu jest, bo tak naprawdę po środku niczego, no takie duże naświetlenie rzuca się w oczy. Ale naprawdę pozytywne wrażenie do tego. Zobaczmy raz jeszcze ten duży parking z tej strony. Czego chcieć więcej? Taka mała wieś mogła liczyć na to, że osoby, które od lat są zaangażowane, również jeżeli chodzi o kolejne pokolenia, w rozwój tej wsi, tego regionu, no traktują to jako swoją małą ojczyznę, są tutaj, inwestują w jej rozwój. Ja myślę, że im więcej tego typu historii, tym lepiej dla nas wszystkich by było, gdybyśmy traktowali właśnie swoje regiony jako takie małe ojczyzny. No nie ukrywam, że taki stadionik w Wieliszewie, stadion Dębu Wieliszew, gdyby doczekał się takich pięknych emocji i awansował do Fortuna pierwszej ligi, no byłoby pięknie, no ale to sfera marzeń. Te marzenia spełniły się w Niecieczy, ale zobaczymy, jak wygląda ich sytuacja w tabeli i czy poradzą sobie w kolejnym spotkaniu ligowym. Zapraszam. Do 80 minuty w meczu za wiele się nie działo i wtedy rezerwowy Florin Purecze wpierniczył taką bramkę, że biorąc pod uwagę, że w tym samym czasie rozgrywana jest Liga Mistrzów, no mogłaby to być bramka właśnie strzelona w tamtych rozgrywkach, a nie na boiskach Fortuna pierwszej ligi. Naprawdę cudowne trafienie. I widać, że Nieciecza, która no bardziej potrzebuje tych punktów, bo jednak widmo spadku, strefa spadkowa jest bardzo blisko, więc każde punkty są niezwykle ważne. Podbeskidzie w bezpiecznej strefie, no dość daleki dystans do pierwszego, drugiego miejsca, więc wątpię, żeby mogli jakoś szybko włączyć się do walki o ekstraklasę. Kibice ożyli na stadionie, no i czekamy, bo ta końcówka zapowiada się emocjonująco.
Tak naprawdę historia Brookbetu Termaliki w tych ostatnich latach, kiedy właśnie Brookbet został głównym sponsorem, inwestorem klubu, no to nie tylko fajna historia ze względu na to, jak rozwija się tutaj region, jak klub, jak Brookbet, przepraszam, w tym uczestniczy, ale właśnie jak pomaga w rozwoju klubu, kiedy w ciągu zaledwie 7 sezonów klub awansował do pierwszej ligi od A-klasy. Później te 3 sezony w Ekstraklasie, o których wspominałem, gdzie raz nawet klub zajął 8 miejsce, więc no naprawdę niezły wynik. Jak na drużynę, przypomnijmy, ze wsi, która liczy niespełna 800 mieszkańców. Tego typu inwestorzy, tego typu historie mogłyby być w Polsce jak najczęściej. No, takie trochę bujanie w obłokach, ale wyobraźcie sobie, gdyby takich termalik, nawet nie dochodzących do pierwszej ligi, ale z dobrym zapleczem, było w całej Polsce kilkadziesiąt, kilkaset, no to jak fajne perspektywy by to dla rozwoju nawet młodych piłkarzy. I właśnie w tym momencie sędzia główny, pan Sebastian Jarzębak, zakończył mecz pomiędzy Brookbetem Termaliką Miedziecza i Podbeskidziem Bielsko-Biała. 1-0.